Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek, wybieramy się właśnie na ferie do Karpacza. Jesteśmy zebrani, tylko jeszcze dzieci szaleją, także zaraz będziemy się pakować do auta i jechać. No a żeby było zabawniej, to o trzeciej, nie wiem, w nocy, rano, musisz jak liczyć, mąż dostał telefon, że kierowca wyjechał po towar, ale auto gdzieś mu się w trasie zepsuło i musiał pojechać do pracy, przygotować drugi samochód, zorganizować drugiego kierowcę. Także fajnie zaczął dzisiaj dzień, a ja od rana maluchy ogarniam. Mam nadzieję, że nic nie zapomnieliśmy, ale wiecie co, wracamy w poniedziałek, więc myślę, że nie trzeba, nie wiadomo jak wiele rzeczy. Jesteśmy też w Polsce, w normalnym, że tak powiem, mieście, nie gdzieś na odludziu. Także apteka, czyli najważniejsze, jest w pobliżu, więc damy radę. Lekarze też na pewno są dostępni. Wiecie, ja już tak myślę perspektywicznie, nawet jak jedziemy na taką wycieczkę krótkotrwałą, to i tak zawsze biorę leki na gorączkę. A my się zbieramy, bo maluch już ma rodzić. Zajechaliśmy, łatwo nie było, ale maluch zasnął nareszcie. Zobaczcie, jaki widok. To widok na Karpacz. I co, idziemy do recepcji. Nasz pokój hotelowy. W hotelu Gołębiewski mamy pokój numer 2027. W końcu dojechaliśmy, a łatwo nie było. Także tak to wygląda. Nie ma lamp w ogóle na suficie, to są tylko takie nastrojowe. I my mamy dwuosobowy z dostawką. Chcieliśmy po prostu najtańsze. Nie będziemy siedzieć w pokoju. I widok mamy, w sumie to nie wiem na co to jest widok, ale nie na góry, bo za góry musicie dopłacić. Na tor saneczkowy. Tor saneczkowy nie jest w cenie. Macie niższe ceny po prostu jako goście hotelowi. Ale tor saneczkowy w cenie nie jest. Całkiem duży ten pokój. Spodziewałam się czegoś mniejszego. W panoramie morskiej mieliśmy troszeczkę mniejszy. Ale spoko. Całkiem nieźle. Hotel jest bardzo ładny, także w porządku. Zaraz pójdziemy jeszcze na zwiedzanie i pozapisywać Piotrusia na robotykę, druk 3D, programowanie Lego. Jeżeli chcecie, to parking podziemny jest po 70 zł za dobę, zewnętrzny po 50, ale jest też taki bezpłatny trochę dalej. I co? I za szlafrokę się płaci 10 zł za cały pobyt, jak chcecie, bo tutaj jest też aquapark jakby w hotelu. Także to są rzeczy dodatkowo płatne. A my idziemy się rozejrzeć. A tu łazienka, całkiem przestrzenna. Widzicie, toaleta. Także przy hotelu jest taki tor dla pontonów. Jest też wyciąg narciarski mały. Wynajęliśmy dzieciom, także mamy spokój. Mamy teraz chwilę odpoczynku, a jutro dzieci będą jeździć obydwoje z instruktorami. To będziemy mieć godzinę aż dla siebie. Także super. Ale widoki. Maluch jest trochę za lekki, ale nam się dobra pogoda trafiła. Mam nadzieję, że tak będzie do końca wyjazdu, bez śniegu, deszczu i tak dalej. Ale całkiem okej. W hotelu jest też kuleczkowo i w tym kuleczkowie możecie dziecko zostawić, ale musi mieć minimum 5 lat. Także maluch się niestety nie zakwalifikował, za to starszy chodzi na takie zajęcia dodatkowe, mają tą robotykę jakieś takie. No to wtedy siedzi sobie tam godzinę i też, powiedzmy, mielibyśmy godzinę wolnego, gdyby maluch się zakwalifikował. No tak to, wiecie, no, nas trochę nudzi takie stanie i patrzenie na dzieci. Fajnie byłoby coś porobić przez ten czas, coś tu pochodzić, a z nimi to jest i chodzeniem jest naprawdę słabo. Także niestety, muszą mieć cały czas jakieś atrakcje. Ale pogoda wspaniała, ciepło jest, chyba z 10-15 stopni. Nawet trochę mi gorąco w tej kurtce. Ale cóż. Idziemy właśnie na spacer z małymi jojcykami, które najchętniej by nigdzie nie szły. Także z dziećmi się gdzieś wybrać, jeszcze jest strasznie gorąco. Myśmy, słuchajcie, pobrali sprzęt narciarski, kurtki. Tu już mąż idzie w krótkim rękawku. Ja nawet nie wzięłam żadnej bluzki z krótkim rękawkiem, bo mówię, przecież nie będzie tak gorąco. Ale jest, w hotelu też jest bardzo ciepło. Między 21 a 24 stopnie, zależy gdzie jesteście. Także bardzo ciepło.
na zewnątrz jest przegorąco, a tak jak mówię, pobraliśmy, wiecie, kalesony, rajtki, czapki takie grube, także brawo dla nas. Jak się jedzie w góry, nawet w lutym, to trzeba być gotowy zarówno na mrozy, jak i na wysokie temperatury. Teraz pora na jakieś widoki, ale my z dziećmi to za daleko od hotelu nie odejdziemy. Niestety. A tak byśmy poszli chociaż na Śnieżkę. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy warto do Gołębiewskiego, no to tak to wygląda. O tej porze roku, jak nie ma śniegu, to nie jest zbyt ładnie. Na zewnątrz nie ma ani żadnej... Chociaż nie, ludzie są na polu, słuchajcie. Coś tam jest na zewnątrz. Może przejdziemy zobaczyć. Także jest jakiś basen na zewnątrz i ludzie normalnie pływają, teraz widzę. Ale to tak chyba bardziej dla morsów, coś mi się zdaje. Bo wiecie, to nie są termy, żeby była taka gorąca woda, tylko bardziej taki aquapark. Także woda jest znośna, ale bez jakichś szałów. Ale przyznaję też, że ja jestem z tych osób, dla których ciepła woda to jest 30 stopni, a mniej to jest zimna. Jest jakieś jacuzzi na zewnątrz. Siedzą, ale tu jest sobie przepiękny wielki kompleks, także jest co robić. Tak sobie myślimy, że moglibyśmy przyjechać, bo tutaj pod Karpaczem też są jakieś fajne stanowiska kempingowe. Po prostu na kemping. I sobie z tego kempingu gdzieś gonić, ale z dziećmi w górach, naszymi, to nie ma co robić. Taki sam plac zabaw mam pod domem, że tak powiem, w naszej miejscowości jak tutaj, więc co to jest za sens tu przyjeżdżać? Tak, nie do końca. Z nimi to jest haruwa. Nie wiem, jak wy macie, bo niektórzy może mają takie dzieci, co wiecie, mówi się im, idziemy na spacer, one idą na spacer, ani sikać, ani nic. Myśmy tyle, co dałam im śniadanie, wsiedliśmy do auta i pierwsze co, oni są głodni, a przed chwilą jedli, także no mnie to strasznie frustruje, także ja się już jestem za stara na takie małe dzieci chyba. Dobra, muszę iść, bo mi Piotruś gdzieś uciekł. Super, powolutku jedziesz, tak? Tak. Juhu, Maja robi ładnie. Świetnie ci idzie, brawo. Kolejny dzień przed nami. Zaraz idziemy się przespacerować. Spójrzcie, jaka piękna konsolka z tyłu. Uwielbiam takie rzeczy. Także niestety, ale dzisiaj mamy gorszą pogodę. Deszcz pada, ale jutro ma być słonecznie, także jutro dzieci idą na narty, my się gdzieś przejdziemy. Mieliśmy iść dzisiaj, ale przełożyliśmy, także tak to wygląda. Idziemy. O. A teraz nasze dzieci jeżdżą na pontonach. Tutaj kupuje się punkty w recepcji, jakby odbijacie kartę, albo można płacić w takim automacie, jeżeli nie jesteście gościami hotelowymi, ale pada deszcz, jak widzicie. Sucho. W sensie takim, że nie ma śniegu, także stoimy tutaj na górze i spychamy dzieci na tych pontonach. Z tyłu widać góry. Jutro ma być lepsza pogoda, więc myślę, że coś więcej poszalejemy, a maluchy teraz będą sobie zjeżdżać. Córka gdzieś tak w 1/3 toru się już zatrzymuje. Także trochę słabo. Jest za lekka chyba, a tarcie jest zbyt duże, także niestety. Także będziemy ich zaraz spychać. Jakiś ruch dla nas, bo słuchajcie, my nic nie robimy, tylko jemy i siedzimy, a dzieci mają atrakcję, dzieci się męczą, tańczą, szaleją, pływają, a my to tak patrzymy i dozorujemy. Kościół Wang, bardzo blisko naszego hotelu. To wygląda. A my wychodziliśmy pod górę 10 minut i mało się nie wykończyliśmy. Także normalnie totalne zero. Przed dziećmi jeździliśmy w góry, chodziliśmy po górach, a przy dzieciach zero kompletnie kondycji. Myślałam, że wykituję. Także marnie to widzę. Idziemy dalej.
Jesteśmy w górach i w końcu widzimy góry. A nie tylko hotel. Idziemy sobie dalej. Tak, naokoło. Teraz musimy dzieci odbierać i chyba pojedziemy wyciągiem na kopę. Ale to się jeszcze okaże. A jutro musimy jechać do Huty Szkła. Julia? Chyba tak. Także chętnie zobaczymy. Tutaj też możecie kupić wyroby ceramiki Bolesławiec. Jako regionalny, czyli gdzieś Bolesławiec tutaj. Ciekawa jestem, czy można też tam zwiedzać. Ale to popatrzę. A teraz idziemy dalej. Ha! Jedziemy na kopę. Udało nam się. Powiem wam, że mam lęk wysokości, także wolę patrzeć w górę niż w dół. Dzieciaki zadowolone, pojeżdżone. A ja tutaj trzymać się. Macie się trzymać, bo ja się boję, to oni się muszą trzymać. Bo o Jezus, nie padł w dół. Jezus, ja nie wiem, jak my zjedziemy. Widzicie, jedziemy. Obejrzę sobie widoki później, jak już nie będę na tej piekielnej kolejce. I wjechaliśmy wyciągiem. 250 zł dwie strony. Fajna widoczność. Dzisiaj jest naprawdę dobra pogoda. Śniegu nie ma za dużo, ale ludzie zjeżdżają. Także wszędzie jest pełno narciarzy. Ja się zastanawiam teraz. Zastanawiam, jak zjadę w dół. Sobie przypomniałam o moim lęku wysokości. Ale jeszcze wiecie, wjeżdżać to jest pół biedy. A to jest... O Jezu, a to zjechać jest. Zaczynamy wjechać, o nie. Idziemy. Idziemy się jeszcze porozglądać. Na tyle, na ile z dziećmi się da. Za 2 godziny ostatni zjazd, także musimy się wyrobić, ale może to by wcześniej będzie. Jest i Śnieżka. Ale tam dzisiaj się na pewno nie udamy. I Śnieżkę. I dzieciaki. O, mamy Śnieżkę. Śnieg. Ale nie jest zimno. Także nie jest źle. Natomiast Maja kładzie się i robi aniołki wszędzie. Także za daleko raczej nie odejdziemy. A przede mną widmo powrotu, także marnie. Myśmy tu kiedyś już byli na Śnieżce, ale tylko raz i wchodziliśmy, kiedy nie było śniegu, także fajnie. Natomiast z dwójką dzieci to nie z naszym i to raczej niewykonalne. Idziemy się jeszcze porozglądać i zaraz wracamy. I zjeżdżamy z kopy. Z dziećmi się, słuchajcie, nie da zbyt długo tam siedzieć. Ja się boję, słuchajcie. Ale jak się skupiam na ekranie, to jakoś tak lepiej. Maluch, nie wyginasz się. Maluch jest tak zabezpieczony, żeby nie wypadł. A starszy kombinuje. Nasz krótki wyjazd dobiegł końca. I teraz się zbieramy powolutku i jedziemy do Huty Szkła Julia na zajęcie. Także super, nie mogę się doczekać. Dzieci tam męczą rybki, a my jeszcze czekamy, bo jest zbyt wcześnie, stąd to jest jakieś 30 minut jazdy autem, a mamy jeszcze ponad godzinę, także posiedzimy chwilę i dopiero jedziemy. Witajcie w środę. Wróciliśmy w poniedziałek, ale bardzo późno i jeszcze jakoś się przeziębiłam, bo słuchajcie, w tej Hucie Julia czeka się na zewnątrz na przewodnika. Jeszcze takie zamieszanie, bo nas pani przewodnik 2 razy wzięła na zwiedzanie, także lepiej tam być, słuchajcie, jeżeli macie ochotę zwiedzać tę hutę trochę wcześniej, tak z 15 minut. I być bardzo czujnym, obserwować, co się dzieje, bo jest ogólna dezinformacja. Natomiast samo zwiedzanie huty super, naprawdę świetne wrażenia. Jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Później co? Mogę wam jeszcze podać parę rad, jeżeli
wybieracie się do Gołębiowskiego i to chyba do każdego tak będzie, bo te hotele są bardzo podobne. Możecie wziąć dla dzieci rowerki biegowe, rolki, hulajnogi, bo można się na takich sprzętach poruszać po hotelu. No wiadomo, nie można w nich wjeżdżać na stołówkę czy strefy, w których jest zakaz. Natomiast korytarze są bardzo szerokie. Jest dużo takich, wiecie, łagodnych pochylni, gdzie można na takim sprzęcie się poruszać. Także to jest uwaga, szczególnie dlatego, że hotel jest duży i po prostu trzeba się przemieszczać. Druga uwaga, w zasadzie nie potrzebujecie ręczników, no bo ręczniki macie w łazience, tak jak w hotelach. Natomiast w aquaparku nawet ci goście, którzy wchodzą z zewnątrz, w ogóle nie mają wykupionego noclegu, dostają ręczniki. I te ręczniki zawsze są świeże, zawsze są czyste, także za każdym wyjściem dostajecie ręcznik. Na przykład dla mnie to jest ważna informacja, bo jak pakuję walizki, to zazwyczaj ręczniki zajmują jednak sporą część bagażu i jest z nimi problem. Natomiast tutaj no, wzięłam je niepotrzebnie, ale wiecie, lepiej mieć niż nie mieć. Tak to po prostu działa. Także bardzo fajny wyjazd, dużo animacji dla dzieci. Jeżeli macie dzieci takie jak moje, z którymi gdzieś pójść na spacer, to jest naprawdę ciężka sprawa, no to się tam nie będziecie nudzić. Cały czas jest co robić, jest fajne kuleczkowo, o którym dzieci się pobawią, można nawet tam dziecko zostawić, bo jest pani do, czekajcie, od 5 roku życia dziecko może zostać samo, a jak ma starsze rodzeństwo, no to możecie dwójkę zostawić i pójść sobie na jakieś zabiegi, cokolwiek. Ja myślę, że rodzic, który dostaje godzinę czy dwie wolnego, to już ma 100 pomysłów, jak je wykorzystać. Tak to wygląda. Sam Karpacz super, myśmy tam byli nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Już planujemy powrót, tylko nie mamy za bardzo co zrobić z dziećmi, bo z nimi nie pójdziemy ani na Śnieżkę, ani na Kopę. No nigdzie po prostu. Także nie wiem. Musimy to przemyśleć. Natomiast chcielibyśmy się pokręcić, pochodzić. Są fajne kempingi też w okolicy Karpacza, także spokojnie można przyjechać z przyczepą. I taki właśnie mamy plan na przyszłość. A teraz co? Kończę tego vloga, bo pewnie jest długawy. Mamy dzisiaj środę, zaraz synka zaprowadzam do Moksiru na warsztaty kulinarne. Piszcie, czy zapisujecie dzieci na właśnie tego typu warsztaty jakieś w Moksirach, w szkołach czasami są. Takie, wiecie, zima w mieście, coś takiego. Wiem, że też nie zawsze informacja dociera do mieszkańców. Myśmy tak mieli na przykład z tymi wycieczkami z basenu. Nie było to jakoś zbyt dobrze ogłaszane i zupełnie przez przypadek natrafiłam na te wycieczki. Także myślę, że warto szperać. A Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne vlogi. Pa!